Ciekawy przypadek dzisiaj. Bomba i się zrobił z traktora, jak to właściciel powiedział. Hopa. Prr. Silnik MTZ. MTZ Białoruś 1. Czort. Jak to się wdusza? Jak trzeba otworzyć. Zabieram się za demontaże. Tutaj rura pięknięta. To jest opaska. Tak, zwróciliśmy górę. Teraz sobie patrzę przy okazji tutaj. Mi się wydaje, że to jest dosyć mokro. Ale tutaj jest basenek. Ojej, ciekawe co to za olej. Taki trochę przypalony. Tutaj też nieciekawe. Masło. No nic. Przymykam jeszcze, bo rozkręcam pierdol i dopiero będę ściągał górę na końc. Super. Jeszcze szmatki wrzucę, a i tak będą wyciągane to. Mamy tutaj silnik od spodu. Czarny jak nie wiem co. Silikon wisi. Czyli wszystko w normie. I co tutaj widać? Trzeba korby ściągać. Nie wyciągnąć korby, zobaczyć co tu jest z panewkami. Ale to jest czarne, ja nie mogę. Jakiś olej, pukanka olej, bo to inaczej chyba nie da rady. Dobra, klucz 18-19. Wiedziałam. Taki wyciągłem. Teraz jest takie coś, że zobaczcie jak one są zabite nagarem. Chyba kiepskiej jakości olej. Się nie rusza nic. Tutaj pitolnik, teraz się biorę za gwintowanie i poprawianie tego, wymieniam śruby, bo tutaj było krzywo wkręcone. Jeszcze się zastanawiam, czy to tutaj nie wkleić na pastę do tłumików, żeby to tutaj było szczelne, bo tutaj są gwinty źle wkręcone były i się coś popierniczyło, więc wolę przegwintować, skręcić to tak jak powinno, bo ma być to zrobione. Widzicie, to już się trochę coś dzieje, trochę podrzucaliśmy wszystko, wszystko wisi, cełowa jest zsunięta. Ale na razie są sprawy takie, można powiedzieć, międzyczasowe to. A ten musi być zrobiony, bo niedługo głowica. Jak już wróci, to ja już muszę mieć wszystko złożone, całe doły poczyszczone i wtedy głowicę zakładam i będę już wszystko miał. Dzisiaj spróbuję podciągnąć cały dzień, żeby go tutaj ogarnąć. Już sobie poprzenosiłem wszystko, sprzątałem, co mogłem, więc biorę się za działanie. Muzyczka gra. A ja muszę cisnąć robotą. Mycie i czyszczenie korbów, bo muszę ładnie pomyć wszystko. Dać tutaj oliwkę, tak jak już tamto mam zrobioną, bo panewka wtedy się ładnie podsunie, przesunie i usiądzie to wszystko tak jak powinno być. Główki korbowodu są zrobione, pięknie nawet można powiedzieć. I tu myję benzynka i wszystko i lecę. Szmatka i czyścimy, nasmarowujemy, składamy i potem tylko będziemy mieć cztery gotowe na tłoki, zabijanie i wkładanie po kolei. Tylko jeszcze tu leję. Więc pierwsze działam tu, potem idę na silnik. A jeszcze bym zapomniał, muszę sobie teraz od razu, póki tutaj mam zajęcie i tam będę miał zajęcie i to czas, wrzucić je do zamrażalki w folikę i cztery do zamrażalki, żeby się zmniejszyły. Tłoki lekko podgrzejemy i wtedy nie będziemy musieli z tego stukać, pukać, tylko ładnie wsuniemy. Dobra, lecę rozkładać komplety. Komplety są dosyć bardzo ładne. Mogę wam tutaj pokazać. Właściciel zwiózł.
I pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, że na przykład Ruski dają rozpisówkę, co, gdzie, jak powinno być, na jakich wysokościach. Jak ładnie wszystko zapakowane. I wtedy można coś tam działać. Dobra, stworzone jest tutaj. Jest tutaj, dobra. To z powrotem. I następne wypakowujemy. Ogólnie jest bardzo ładne poczki. Się bardzo podobają. Jako wykonanie. Typowo jak male prawie. Male do szóstki, co kupywałem. Podobnie bardzo wyglądają. Może nawet i ta sama firma to robi. I takie widać, że estetycznie dobrze wykonane. A i tu są cztery pierścienie, a jeszcze chyba oryginał. Właściciel ładnie załatwił, więc maszyna musi chodzić. Dobra, ja to wkładam, żeby tutaj się nie zakurzyło do tego. I żeby wszystko było od jednego zestawu, było wszystko w jednym. Dobra, wypakowuję resztę stworzni i niosę je do zamrażalki. Byście się zastanawiali, czy robimy coś z panewkami? Oczywiście, że nie. Wam pokażę. Tu macie taki nominał, typowy nominał. Nic nie ruszone, a to jest delikatnie zabielono. Więc tego nie ruszamy. Korbowodowe miały lustro są zrobione. Tutaj mamy stópkę i tutaj mamy drugą panewkę wyczyszczoną do włożenia tutaj, ale jeszcze muszę szmatką przetrzeć. Więc tak to wygląda. Mamy ponumerowane, bo skrajne pierwsze i czwarte są pełne, a drugi i trzeci nie są pełne. Musi to wskazywać na to, że silnik jest wyważony na środku. Musiał mieć za ciężko, żeby był wyważony dobrze. Przez to są przypiłowane. Więc jeśli ktoś rozbierze i się nie poznaczy, złoży to, to silnik nie jest dobrze wyważony i wtedy mogą wystąpić komplikacje albo trzęsienie silnikiem. Więc bardzo uważać trzeba na to i rada na przyszłość, żebyście o tym pamiętali, jak będziecie coś rozbierać. No właśnie teraz to tu widać, że jest pełno, a tutaj jest za ciężkie, bo by musieli ubrać. Ale też pod przeciwwagi, jak się przypatrzymy, o, widzicie? Tu jest niżej. Z jednej i z drugiej strony to pewnie pod przeciwwagi jest przyszykowane. Dobra, ten komplecik mam gotowy. Teraz muszę wziąć stopę główną, tutaj mam, którą odkręcałem, żeby sprawdzić panewki. No i są tak zanagażone. Oczywiście takich nie przykręcę, chociaż te co odkręcałem to muszę wydrapać. Idę na szczotę i działam z nimi. Panewek też tutaj nie ruszamy. I wszystko zostaje w nominale tak jak było. Benzyna, nie chcę tego umyć, także musimy drapać. Jeszcze śrubki biorę i wyczyszczę wszystko. Drugi też i przykręcę na odpowiedni moment.